przechodzimy do kolejnego punktu, punkt trzeci. Mam prośbę, żeby wyłączyć telefony komórkowe, albo je wyciszyć. Punkt trzeci, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zadań powierzonych w ramach programu poprawy bezpieczeństwa miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków w roku 2014. Projekt przygotowany został na wniosek Straży Miejskiej Oddziału 3 w związku z reorganizacją pracy straży. Projekt posiada pozytywną opinię Komisji Praworządności. Tutaj dwa słowa wstępu. Jak Państwo już wiecie, dwa oddziały, 6 i 3 zostały połączone w jeden. Oddziały Straży Miejskiej połączone w jeden. Trzeci oddział, przez to, że nasze zadanie było zapisane na oddział 6 Wzgórza Krzesławickie, Pan Naczelnik wystąpił do nas z prośbą o poprawienie tego i uaktualnienie. To niniejszym czynimy. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na ten temat. Nie ma, tak? A ten oddział trzeci to jest... Oddział trzeci to jest centrum C. To jest zaraz przy ulicy Andersa, przed placem centralnym. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Prosiłem, żeby wyłączyć telefony komórkowe. A to nie, to jest Paszek. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zmiany zadań powierzonych w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków 2014.